Witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania, jak zwykle, pochodzą od Was. Wy wstawiliście je do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej. Wy też swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności. Dlaczego tak, a nie na przykład, dlaczego nie pytania zadawane w komentarzach? Ano, dlatego, że grupa facebookowa jest jedynym aktualnie dostępnym, znanym mi miejscem, w którym łatwo można zrobić tabelkę, w której dzięki Waszym głosom to Wy ustalacie w kolejność w jakiej odpowiadam na te pytania. W związku z tym jest to najbardziej demokratyczna i obiektywna opcja, w której to nie ja sam sobie wybieram pytanie na które odpowiadam, tylko wy. Waszymi głosami mnie o tym informujecie. Jak zwykle łatwiej było się dowiedzieć o tej ankiecie, z reklam na pozostałych naszych social mediach oraz z wpisu na karcie społeczności kanału wideo bo zasięgi mamy bardzo mocno przycinane na... Na, na, na grupie, dlatego też zachęcam zarówno do subskrypcji kanału Wideo Prezentacje, jak i do zalajkowania, followowania wszystkich naszych pozostałych social mediów. Chociażby dlatego, że tam są rzeczy, których na YouTubie nie ma, ale także dlatego, że no, tam się można dowiedzieć o ankiecie. Ehm, drodzy Państwo, pierwsze pytanie. Od pani Joli. Czym są tajemnicze eksplozje, pożary i awarie w Rosji? To partyzantka Ukrainy czy robota Stanów Zjednoczonych w nawiasie CIA? Pani Jolu, no to ja odpowiem tak, że um, um, mogę tylko powiedzieć, jak się domyślam. Nie mam żadnej wewnętrznej wiedzy. Tylko i wyłącznie swoją opinię wyrażam. Moją i swoją wypowiedź zacznę od tego, czym na pewno nie są te, jak to pani bardzo trafnie ujęła, tajemnicze eksplozje, pożary i awarie w Rosji. One na pewno nie są tym, co podaje strona rosyjska. Strona rosyjska, to znaczy część z nich tak, ale nie wszystkie. Rzeczywiście od kilku tygodni w Rosji wręcz zaroiło się. Od Informacji, a w zasadzie z Rosji, aż roiło się od informacji, to pewnych, popartych dowodami, jak filmy, jak zdjęcia, jak czasem zeznania wiarygodnych świadków no rzeczywiście tam cała masa rzeczy wylatuje w powietrze, nagle zaczyna się palić, pojawiają się jakieś wycieki, i inne tego typu rzeczy, i co bardzo ważne, jest to w dużej części bardzo dużej części krytyczna infrastruktura konieczna do prowadzenia działań wojennych. Są to na przykład składy amunicji, są to na przykład składy paliw, ale także na przykład warsztaty remontowe, czyli tak zwane odwody. Militarne i wiele, wiele innych tego typu rzeczy. Nawet jeśli nie są to sensu stricto cele militarne, to są to rzeczy potrzebne do prowadzenia działań zbrojnych. I od kilku tygodni nagle zaczęły być, nie, nagle zaczęły ulegać niszczeniu. I teraz wersja rosyjska jest taka, że no to tak wyszło, że, że seria niefortunnych zdarzeń, że A to ktoś rzucił nie do pałek papierosa na... Na skład paliwa, no i wziął i się zjarał. Bo naprawdę ludzie nie wiedzą, że na składach paliwa nie wolno jarać. A to doszło do jakiegoś zwarcia, i w związku z tym coś innego się spaliło. Albo jeszcze gdzieś doszło do zwarcia i coś wyleciało w powietrze. No, no seria niefortunnych zdarzeń. I teraz tak. Byłbym w stanie w to uwierzyć, gdyby nie to, że dosłownie z dnia na dzień częstotliwość tego typu zdarzeń. Uległa zwielokrotnieniu. To nawet nie to, że tych zdarzeń jest 20-30% więcej, tylko wielokrotnie więcej. Bo, żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że wypadki się nie zdarzają. Zdarzają się. Natomiast Rosja zaś no, nie słynie, powiedzmy to tak delikatnie, z najbardziej rygorystycznego mm, przestrzegania zasad BHP. Więc w Rosji zapewne. Wypadki zdarzają się częściej niż na przykład w Polsce, ale nie aż tak często i niemożliwe jest, że problem się zwielokrotnił dosłownie z dnia na dzień. Czystym przypadkiem akurat wtedy, gdy Ukraińcy przeszli do powiedzmy kontrataku na Ukrainie i czystym przypadkiem, gdy Wcześniej wyciekły informacje, że Ukraińcy będą próbować robić działania dywersyjne na, na ziemi rosyjskiej. No, drodzy Państwo, jeden to może być przypadek. Nie wiem, powiedzmy, w rosyjskich sklepach pojawiła się bardzo tania wódka. I się tak chłopaki popili, że, że im no bardzo mocno wypadkowość wzrosła. No. Powiedzmy, jak cię mogę, jeszcze jedna taka rzecz. Ale, drodzy państwo, że tak z dnia na dzień, że cele konieczne do prowadzenia wojny, i że takie nasilenie, i że wcześniej wyciekły informacje, że tak się będzie działo, nie, drodzy państwo, to są sabotarzyści partyzanci działają na terenie zaatakowanym, czyli na przykład partyzanci to by, ukraińscy partyzanci działaliby na terenie Ukrainy, a tutaj mamy do czynienia z sabotażystami. Czyli sabotażyści. To są sabotażyści. Ukraińscy, czy to są yy, na przykład, ale tutaj to jest taka, bo pani spytała, czy to jest partyzantka. No to jest taka kwestia no, językowa, semantyczna. No. Więc yy, czy Ukraińcy, czy Stany Zjednoczone? Sabotażyści, to jest bardziej właściwe słowo. Yy, moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. Yy -y. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że Stany Zjednoczone bardzo silnie Współpracują z Ukrainą, chociażby od strony wywiadowczej. Stany Zjednoczone wprost przyznały, że spora część tych generałów, którzy zostali odstrzeleni na Ukrainie, zostali odstrzeleni ze względu czy dzięki amerykańskim informacjom wywiadowczym. Mówiąc krótko, Amerykanie dali tak zwany Intel. Dzięki któremu Ukraińcy zrobili to, co zrobili. Wiedzieli dokładnie, gdzie facet jest, gdzie przebywa, dokąd idzie, jakie ma zwyczaje, jak jest chroniony, jaka jest najlepsze, jaki jest najlepszy wektor podejścia, jaka jest droga ucieczki. No, mieli komplet informacji, to w dodatku podawany w czasie rzeczywistym i po prostu poszli i wykonali de facto egzekucję. Podobno 12 razy. Ale tutaj te informacje proszę, żebyście brali przez palce, bo to są informacje pochodzące od jednej ze stron konfliktu, w związku z tym w sposób oczywisty no, nie należy ich używać, uważać za stuprocentowo pewnych, ale na pewno tych generałów sporo na Ukrainie poniosło śmierć. Tak samo, drodzy Państwo, tutaj. Czy jeśli dojdzie do sytuacji, w której akcja sabotażu, na przykład wysadzenia jakiegoś składu paliwa, czy coś, czegoś podobnego, zostanie całkowicie wymyślona przez Amerykanów. Wszystkie informacje pozyskają Amerykanie. Zostanie zaplanowana przez Amerykanów. I całą robotę planistyczną, którą, jak zapewne się domyślacie, no, ciężko wykonać. Ona wymaga ogromnej wiedzy, sprzętu, doświadczenia, infrastruktury i śmiało można powiedzieć, że to jest pewnie więcej roboty niż stałe wykonanie. I wszystko to zrobią Amerykanie, a Ukraińcy po prostu przenikną, czy nawet zostaną przerzuceni w strefę działań i wykonają robotę. No, tak, no to, to była operacja ukraińska czy, rosyjna, czy amerykańska? Kto to zrobił? No, mi się wydaje, że łączona, mieszana. Natomiast nie wierzę w to, żeby pojawiali się tam amerykańscy żołnierze z bardzo prostej przyczyny. Moim zdaniem Amerykanie bardzo mocno obawiają się wciągnięcia w ten konflikt i moim zdaniem Amerykanie by nie zaryzykowali, że ktoś potem powie aha, to proszę bardzo, tutaj amerykański żołnierz na, na rosyjskiej ziemi dokonał aktu sabotażu, bo to by było równoznaczne z wypowiedzeniem wojny. I gdyby coś takiego się stało, Putin nawet nie tylko mógłby to wykorzystać jako pretekst do zaatakowania Stanów Zjednoczonych, ale wręcz mógłby nie mieć wyjścia. W związku z tym nie wierzę, że Amerykanie wysyłają tam swoich żołnierzy, natomiast, że robią wszystko inne, a tylko samą operację robią ukraińscy żołnierze, jestem pewny, tylko przypomnę, że od samego początku tego konfliktu, ba, nawet jeszcze zanim ten konflikt się rozpoczął, mówiłem, że, że Rosjanie robią najpierw, że robią straszną głupotę, a wcześniej, że gdyby zaatakowali, to zrobiliby straszną głupotę. W ten sposób, że, że Ukraińcy są bardzo trudni do odróżnienia od Rosjan, zwłaszcza ci rosyjskojęzyczni Ukraińcy. To są ludzie, którzy w sposób naturalny mówią po rosyjsku. Mają idealny akcent, bardzo podobne, bardzo podobne,. Bardzo podobne. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Bardzo podobne zachowania. No, rosyjskojęzyczny Ukrainiec idealnie może się wmieszać w tłum w Rosji. Jest nie do wykrycia, nie do rozróżnienia. W związku z tym, Ukraińcy mają idealnie ale możliwości przeprowadzania sabotażu, zwiadu i wszelkich tego typu akcji na terytorium Rosji. I było to oczywiste, że Rosjanie antagonizując się z Ukrainą tak na poważnie, a chyba bardziej poważnie to już się nie dało zantagonizować, że tutaj no, będą tego typu akcje, więc jestem przekonany, że tak, to nie są przypadki, to jest Robota militarna, nie akt terroru, yy, robota militarna, jeśli dwa kraje znajdują się w stanie wojny, to to, co normalnie byśmy nazwali aktami terroru, zaczyna się nazywać sabotażem. Ma to znaczenie głównie prawne, yy, bo faktyczne no i tu, i tu coś wyleciało w powietrze. To nie wiesz, że to są przypadki. To jest robota Ukrainy, Wspieranej bardzo mocno przez Stany Zjednoczone. Dlatego twierdzę, że wspieranej przez Stany Zjednoczone, bo te operacje są moim zdaniem zbyt skuteczne, zbyt precyzyjne, zbyt celne i zbyt dobrze opracowane, żeby można było to zrobić chociażby bez informacji z satelitów czy dronów szpiegowskich w czasie rzeczywistym. A takie informacje, no to raczej tylko Amerykanie w chwili obecnej mogą Ukraińcom dostarczyć, no raczej nie zrobią tego sami. Taka jest moja opinia. Pan Luke, co pan sądzi o wypowiedzi prezydenta na temat zniesienia granic z Ukrainą? Może zanim do tego przejdziemy, to ja przeczytam. Przeczytam tą wypowiedź. Transkrypcja pochodzi z portalu kresy.pl. Tytuł artykułu, napisanego przez pana Mateusza Pławskiego, brzmi: Duda. Wierzę, że między Polską a Ukrainą. Przyszłości nie będzie granicy. Tytuł, ar, tytuł treść transkrypcji. Wierzę, że tak, jak umieliśmy przechować naszych sąsiadów, żeby mogli wrócić do swoich domów, a my pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy, wolnej, suwerennej, niepodległej, która mam nadzieję, będzie za dziesięciolecia, daj Boże, i na stulecia państwem bratnim dla Rzeczpospolitej, między którymi, a nami, Polską, jak, nam, jak mam nadzieję, proroczo powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, nie będzie miała granicy. Że tej granicy faktycznie nie będzie. Oświadczył prezydent Andrzej Duda we wtorek na placu zamkowym w Warszawie w czasie oko Okolicznościowego przemówienia z okazji święta narodowego 3 maja. Drodzy Państwo, bo tak, tutaj warto, dlaczego to przeczytałem? Bo w internecie możecie znaleźć takie informacje, że prezydent G. Duda zapowiedział zniesienie granicy z Ukrainą. No, jak widzicie, szanowny pan prezydent, nie zapowiedział. Tylko powiedział, że ma taką nadzieję. Mam nadzieję, że łapiecie różnicę. Um, ja mogę powiedzieć, mam nadzieję, że kiedyś w Polsce będę mógł powiedzieć, że wszyscy politycy zasiadający w Sejmie będą uczciwymi ludźmi. Czy ja mam taką nadzieję? Tak, jak cholera mam taką nadzieję. Czy ja sądzę, że tak będzie? Nie. Czy ja sądzę, że jest to prawdopodobne? Nie. Czy ja sądzę, że to się kiedykolwiek spełni? Nie. Ja w to wierzę, ale jestem realistą, więc wiem, że to się nie stanie. Pytanie, jaki stan psychiczny miał pan Andrzej Duda, gdy to mówił? Bo mogło to być zarówno takie gadanie po to, żeby powiedzieć coś miłego, a mogła to być próba, kolejna próba urobienia nas Polaków, abyśmy się zgodzili na, jakieś, na jakąś formę, Unii Polsko-Ukraińskiej, czy wręcz państwa polsko-ukraińskiego. Był już na ten temat vlog. Pamiętacie? O tych liderach politycznych, którzy zrobili sobie konferencję. Na tej konferencji oświadczyli, że wszystkie elity polityczne w Polsce tego chcą. Był na ten temat vlog. To było bardzo dziwne. Tam byli co prawda politycy raczej takiego drugiego, trzeciego sortu. Za to sprawie każdej siły politycznej w Polsce. Ja to dość mocno skomentowałem. Że uważam, że takie rzeczy są świństwem, bo o takich rzeczach nie powinni decydować politycy i to jeszcze tak półza kulisowo na jakiejś konferencji o tym mówić, tylko taka rzecz powinna zostać, taka decyzja powinna zostać podjęta przez narody, oba narody, bo to nie tylko polski naród musi tego chcieć ewentualnie, ale również ukraiński naród tego ewentualnie musi chcieć. Takich rzeczy nie wolno robić. Podstępem, takich rzeczy nie wolno robić, manipulacją, narzucaniem, to musi być szczera wola. Inaczej z takiej Unii wyszłoby tylko wzajemne właśnie, kłótnie, darcie się, destabilizacja i być może częściowa auto, autoeksterminacja poszczególnych narodów niego wchodzących. Więc każda próba zrobienia tego inaczej niż poprzez Uczciwe, rzetelne referenda w dwóch narodach, będzie moim zdaniem podłością. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Czy ja uważam, że taka unia powinna powstać? Nie, uważam, że taka unia nie powinna powstać, gdyż uważam, że w obecnym stanie rzeczy taka unia byłaby niekorzystna dla Polski i narodu polskiego. Chociażby dlatego. Że moglibyśmy być wmieszani w kolejną wojnę na Ukrainie. Chcę wierzyć i wierzę, że ta wojna nie skończy się podbiciem Ukrainy przez Rosję. Natomiast to wcale nie znaczy, że Rosja nie, za, nie spróbuje po raz kolejny za 2-3-4 lata. I nie chciałbym, żeby za 2-3-4 trzy, trzy, lata Polacy. Nie tylko mogli walczyć za Ukrainę dobrowolnie w ramach tego wielonarodowego batalionu, tylko żeby musieli, bo będziemy wspólnym tworem państwowym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, odbudowa Ukrainy, o której pan prezydent Andrzej Duda tutaj wspominał, będzie niesamowicie długotrwała i przeraźliwie kosztowna. Wydaje mi się, że my Polacy po. Nieśliśmy już wystarczająco duże koszty pomocy Ukrainie i nie powinno się od nas nawet nie tylko wymagać, ale wręcz oczekiwać, nie powinno się, że tej pomocy będzie jeszcze więcej. To jest po prostu świństwo. W związku z tym takiej Unii nie powinno być. Powinno być natomiast polsko-ukraińskie pojednanie powinno być. Przepracowanie wspólnie naszej historii i polskiej, i ukraińskiej. I tutaj, drodzy państwo, pewnie będzie hejt na mnie, ale powiem to, bo jestem uczciwy. My też się, jakbyśmy usiedli z Ukraińcami, pogadali, słuchajcie, no dobra, to nam należy, nam Polakom leży na wątrobie. To, 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 Upa, Bandera, rzeź wołyńska i wiele innych rzeczy. A potem byśmy zapytali, dobra, a co wam leży na wątrobie? To byście Usłyszeli też o wielu rzeczach. I byście się zdziwili, jak bardzo wersja historii, którą nas się uczy w szkole, odbiega od tej, którą się uczy Ukraińców. I drodzy Państwo, powiem tylko tyle: to nie jest tak, że my byliśmy święci, i tutaj takie małe, powiedziałbym, naprowadzenie, bo to nie jest blok historyczny. To, co wyprawiali polscy książęta, tak zwane książątka na Ukrainie, no to, drodzy państwo, to wołało o pomstę do nieba. Szkoda tylko, że zamiast pomsty na tych książątkach była pomsta na narodzie polskim. Ale to trzeba poprzepracować, wyjaśnić. Uważam, że powinno być polsko-ukraińskie pojednanie i nasze kraje powinny działać jak najbardziej w zgodzie. Powinniśmy handlować, współpracować, przyjaźnić się. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W przypadku niezgody rosyjsko-ukraińskiej dość dosłownie. Ale skupmy się na zgodzie, która buduje. To powinno być. E, natomiast żadnego wspólnego tworu państwowego, żadnego uni, żadnej Unii Polsko-Ukraińskiej, a już na pewno nie wprowadzonego tylnymi drzwiami przy pomocy manipulacji przez polityków. To na pewno nie. Dlaczego nie? Dlatego, że jesteśmy już w Unii Europejskiej i to, że pisce nas Moim zdaniem chce nas bardzo mocno z tej Unii Europejskiej wyprowadzić, to bardzo niedobrze, i mamienie nas jakąś inną Unią, to nie jest dobry pomysł. Nie można być jednocześnie, drodzy Państwo, na przykład yy, no, trochę w ciąży i trochę nie wciąż. Jak jesteś w Unii Europejskiej, to jesteś w Unii Europejskiej i to jest twór unijny, w którym jesteś. Jak jesteś w NATO, to jesteś w NATO, a nie wchodzisz do żadnych innych sojuszy wojskowych, bo co będzie, gdy. Dwoje Twoich sojuszników będzie w sporze, będziesz miał konflikt interesów. Co będzie, jeśli dwoje krajów, z których z każdym jesteś w Unii, będzie w sporze, będziesz miał konflikt interesów. Natomiast, drodzy Państwo, też, co trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć: dopóki Polska jest w Unii Europejskiej, a Ukrainy nie ma w Unii Europejskiej, sytuacja, w której zniesienie granicy między Polską a Ukrainą miałoby nastąpić, taka sytuacja jest niemożliwa. Polska jest w strefie Schengen i jako kraj będący w strefie Schengen jest zobowiązana prawnie do zabezpieczania i strzeżenia zewnętrznych granic strefy Schengen. Ukraina póki co jest krajem całkowicie obcym dla Unii Europejskiej. Jest krajem, który, rozumiem, niedługo będzie kandydował, będzie krajem kandydackim, ale to nie jest kraj który jest w Unii Europejskiej, a już na pewno nie jest to kraj, który należy do strefy Schengen. W związku z tym wpuszczanie Ukraińców, które my teraz robimy, bez moim zdaniem należytej kontroli na granicy, to już jest coś, co może nam się bardzo mocno odbić szkawką, bo to jest takie nie do końca zgodne z przepisami schengenowskimi. Ale powiedzmy, że to jest OK, bo to są uchodźcy, sytuacja nadzwyczajna. Kraje Europy Zachodniej w 2015 roku też wpuszczały również do strefy Schengen, nie patrząc na nic nawet na zdrowy rozsądek. Na przykład, jakim cudem yy, Syryjczyk nagle wyglądał jak Afrykańczyk z Czarnej Afryki. I, i jakim cudem kurcze telefon miał, powerbank miał i, i, i bardzo dużo rzeczy miał, a kurde, żaden jeden nie miał dokumentów, i jakim cudem tak dużo z nich było dziećmi. Mimo tego, że niektórzy już nawet uzmienie potracili i to nie chodziło o mleczne, tylko o stałe, no wyglądali na 40-latków, a mówili, że mają 16 i trzeba im było wierzyć na słowo. Także drodzy Państwo, nie takie numery przychodziły, ale też trzeba pamiętać, że no, jest taka zasada w Unii Europejskiej, że co wolno Niemcom i Francuzom, to nie nam Polakom. To już wielokrotnie było pokazane, gdzie na przykład nas, Polaków, y strofowano. Czasem słusznie, na przykład za to, że u nas jest niewystarczająca praworządność, a we Francji, gdzie no Macron wysyłał wojsko przeciwko własnym obywatelom, twierdzono, że problemu nie ma, nie widziano problemu. No, to jest, drodzy Państwo, jednak bardzo, bardzo daleko idące, bardzo daleko idące świństwo. Tak? No, Niemniej jednak. Dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani, jesteśmy zobowiązani strzec zewnętrznych granic strefy Schengen i nie ma możliwości, żebyśmy sobie znosili jakąkolwiek granicę z jakimkolwiek krajem, który nie jest w strefie Schengen, bo nas po prostu z tego Schengen wywalą. Natomiast ze wszystkimi innymi krajami, które są w strefie Schengen, nie mamy granicy. W związku z tym. Mam nadzieję, że może pan prezydent miał na myśli to, że on ma nadzieję, że Ukraina niedługo wejdzie do Unii Europejskiej i wejdzie do strefy Schengen. I wtedy w sposób naturalny zniknie granica między Polską a Ukrainą. A w zasadzie tak konkretnie to zniknie kontrola graniczna, ale powiedzmy, że umownie znaczy to to samo. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie. Ono było ważne, w związku z tym poświęciłem mu dużo czasu. Pan Marcin, co według Ciebie musiałoby się stać, by ludzie się obudzili? Panie Marcinie, nie wiem, czy to byłoby wystarczające. Obawiam się, że nie, ale na pewno trzeba by znieść zamordyzm, cenzurę, cenzurę prewencyjną i wprowadzić po prostu prawdziwą wolność mediów w Polsce. Gdzieś czytałem, że Polska spadła na ostatniej. No, bardzo generalnie jesteśmy nisko w rankingu wolności mediów. No, drodzy Państwo, no, żyjemy w czasach, w których no, rząd na przykład rękami ABW może zamykać dowolne medium i jeszcze je oszkalować, że niby szerzy cudzą propagandę. W żaden sposób nawet tego nie. Pomijając, że nie muszą tego udowadniać przed sądem, oni nawet nie muszą tego uprawdopodobnić. Nie muszą nawet opinii publicznej się wytłumaczyć: słuchajcie, tu, 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 tu i tu siał propagandę. Nie. Możesz być całkowicie niewinny i wyłączą ci całe medium. Jak myślicie? Czy wpływa to na to, co różne media mówią, czy nie mówią? bo no, mi się wydaje, że bardzo mówią i to wpływa na autocenzurę. I żeby nie było wątpliwości, polecieć może każde medium, jak jest po prostu niewygodne dla rządu. Drodzy Państwo, jak z jednej strony mamy twardą, ostrą propagandę, bardzo często wspieraną przez srebrniki rządowe, a z drugiej strony mamy milczenie albo działanie podobne do kabaretów za komuny, gdzie trzeba było z tą cenzurą sobie walczyć, pogrywać i inne tego typu rzeczy robić. No to, drodzy Państwo, dopóki tak jest, nie widzę możliwości, żeby ludzie otworzyli oczy, bo po prostu do tych ludzi nie będzie miał kto przemówić, nie będzie kto miał ich przekonać. I broń Boże, nie chodzi mi tu o kwestie ukraińskie. Chodzi mi tutaj o kwestie gospodarcze, czyli o te kwestie, na których najlepiej się znam. Drodzy Państwo, kilkadziesiąt procent ludzi w Polsce, coś podobno około 36, uważa, że w ogóle nie płaci żadnych podatków, a że rząd dysponuje własnymi pieniędzmi, które wypracowuje i rozdaje. Drodzy Państwo, trzeba wykonać gigantyczną pracę, żeby nauczyć ludzi, jak działa państwo, jak działa gospodarka, takie podstawowe korepetycje z ekonomii i wos -u to nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek narracjami, jakiegokolwiek innego mocarstwa. To jest zwykłe prospołeczne działanie u podstaw. Na to powinny być pieniądze w ogóle. Ale tak się złożyło, że rząd jest bardzo mocno niezainteresowany edukacją społeczną w tym zakresie. Tak jak przez lata na przykład Kościół katolicki nie był zainteresowany kształceniem ludzi, bo im ludzie ciemniejsi, tym bardziej posłuszni. A tutaj im bardziej ludzie wierzą w takie brednie, tym chętniej głosują na partię rządzącą. No to, drodzy państwo, a narażanie się partii rządzącej oznacza stryk, byłeś i nagle Cię wyłączyli. Drodzy państwo, jak tak dalej pójdzie, to za chwilę będziemy mieli więcej, za chwilę w Chinach będzie więcej wolności niż w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Konieczna musiałaby być wolność mediów. Druga rzecz, konieczna moim zdaniem bardzo bardzo ważna to drodzy państwo to żeby ludzie mieli czas i ochotę słuchać w momencie w którym jest bieda coraz większa bieda kryzys w momencie w którym ludzie są straszliwie zabiegani nie mają czasu to jak drodzy państwo ci ludzie mają słuchać jak oni nie mają czasu oni się boją a to zaraza a to a to wojna, zaraz będzie głód, zobaczycie, że będzie. No i ludzie się zajmują takimi rzeczami, które dla nich są bardziej w tym momencie istotne. Na przykład, co zrobić, jak nie daj Boże, złapiesz zarazę? Albo jak dostać się do lekarza w dobie zarazy, jak na przykład, nie wiem, masz jakąś chorobę przewlekłą i ty się naprawdę boisz zarazę, no ale wiesz, zarazę to może złapiesz, a jak na przykład nie będziesz chodził do kardiologa, to umrzesz na pewno. Albo teraz się ludzie boją, co zrobić, żeby ich na przykład siłą nie wcielono do wojska, zwłaszcza panie, bo jak sobie przeczytały, co jest ekspresji w napisane w ustawie o obronie ojczyzny, to tam wprost wynika, że panie można wziąć siłą do wojska. Jedyne co jest, to PiS obiecuje, że nie będzie tego robił, ale w ustawie wpisał z jakiegoś powodu. Prawda? Za chwilę jak się okaże, że ludzie nie mają co do gara włożyć, nie dlatego, że w sklepie nie będzie, będzie, tylko będzie tak drogie, że autentycznie ludzie będą mieli trudności z wyżywieniem się. No to ludzie się tym będą zajmować i to będzie jeszcze gorsze niż wojna. Słuchajcie, jak rodzic nie będzie miał kasy, żeby wykarmić dzieciaka, to nic innego dla rodzica nie będzie miało znaczenia. I to mu możesz tłumaczyć, mówić mu, skąd się wzięła ta drożyzna, co to jest inflacja, co to jest geopolityka, że u podstaw na przykład leży lenistwo partii rządzącej, której się nie chciało załatwić taniej ropy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To może mu tłumaczyć. Ale go będzie interesowało, w którym markecie jest aktualnie zniżka, promocja na, nie wiem, na chleb albo. Na mleko modyfikowane dla dzieciaka. Jest coś takiego jak piramida potrzeb Maslowa, którą można tu, drodzy państwo, tak pomocniczo zastosować, przywołać. Są potrzeby wyższego i niższego rzędu. Przy piramidzie potrzeb, na przykład, mowa jest na przykład o śnie, o jedzeniu, o bzykanku, o jakichś wyższych potrzebach kulturalnych. Generalnie piramida potrzeb działa w ten sposób, tłumaczę. Że w momencie, w którym masz niezaspokojone potrzeby niższego rzędu, to potrzeby wysokiego rzędu cię w ogóle nie obchodzą. Ja niestety ty się z tym zgadzam na własnym przypadku. Drodzy Państwo, jak jestem potwornie niewyspany, bo znowu marnowałem życie na pracę, co jestem na przykład 30 godzinę bez snu. I dostaję propozycję, powiedzmy, że pójścia do teatru, to naprawdę mam to gdzieś. Jedyne, co mnie obchodzi, to, żeby pójść spać. Wiecie, jestem tak strasznie zmęczony, że mi się nawet jeść nie chce. Tylko sen, sen, sen. marzę o tym, żeby gdzieś się tam zagrzebać i pójść spać. I tu będzie analogicznie, choć piramida potrzeb oczywiście, mówię o tym, co powiedziałem teraz, a nie o kwestiach związanych z poznaniem. W momencie, w którym ludzie nie będą mieli co do gara włożyć, to będą mieli pierwszą potrzebę wykarmić dzieci, a nie się uczyć i edukować. I to są te dwie rzeczy, bez których się nie uda. Czy one wystarczą? Nie wiem. Obawiam się, że nie, że jeszcze inne są potrzebne, ale bez tych dwóch nie ma kompletnie żadnych. Ale to, drodzy Państwo, żadnych szans. Bardzo to przykre, ale niestety tak to, drodzy Państwo, jest. Kolejne pytanie. Pani Monika, dzień dobry, Pani Moniko. Czy w przypadku ataki Rosji ataku Rosji na Polskę? Mamy jakiekolwiek szanse bez pomocy NATO? Jakie są szanse, że NATO nam nie pomoże? E, pani Moniko. Wydaje mi się, wiecie, wie pani, to jest też tak, że atak atakowi nierówny, tak? E, e, to było. Atak atakowi nierówny, tak? Może być atak pełnoskalowy, może być atak hybrydowy, No różne są te ataki. Przed atakiem hybrydowym ze strony Białorusi, żeśmy się na szczęście obronili, prawda? Więc jest szansa, że przed atakiem hybrydowym ze strony Rosji też byśmy się obronili, chociaż jak patrzę na to, jak Fatalnie są na przykład zabezpieczone polskie serwery, a polscy politycy używają prywatnej skrzynki pocztowej, i to w dodatku jeszcze na fatalnym publicznym serwerze, fatalnie zabezpieczonym do przechowywania wrażliwych informacji dla obronności kraju, czy w ogóle dla funkcjonowania kraju. No to optymistą nie jestem. Sądzę, że nawet hybrydówką Rosja mogłaby nas rozpierdzielić po całości. Natomiast gdyby Rosja zdecydowała się na pełnoskalowy atak, e, atak konwencjonalny, nie mamy szans. Zwróćcie drodzy Państwo uwagę na dwa fakty. Pierwszy, Armia Ukraińska jeszcze przed konfliktem zbrojnym z Rosją była silniejsza od polskiej armii. Zarówno liczniejsza, jak i miała więcej sprzętu. Potem. Armia ukraińska dostała niesamowite wsparcie ze strony krajów NATO, nie tylko ze względu na uzbrojenie, ale również na przeszkolenie. My już wiemy, że na przykład żołnierze ukraińscy są szkoleni m.in. w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Polsce. To jest gigantyczne wsparcie, gigantycznej ilości sprzętu. Również od Polski i również kosztem Polski, bo już na przykład wiemy, że ponad 200 polskich czołgów pojechało na Ukrainę. Są to czołgi, których już w Polsce nie ma. W związku z tym, można śmiało powiedzieć, że ukraińska armia jest dużo silniejsza od polskiej. Dużo silniejsza. Do tego jeszcze społeczeństwo ukraińskie jest dużo lepiej przygotowane do wspierania armii, ponieważ jest dość mocno zmilitaryzowane, obyte z bronią i tam dużo tej broni Ukraińcy posiadają. My jesteśmy zdemilitaryzowani, nieobyci z bronią i jesteśmy drugim najbardziej rozbrojonym krajem w całej Europie. Wiecie, jaki jest naj, najbardziej rozbrojony kraj w Europie? Watykan. Tylko, księży, tylko państwo kościelne ma mniej giwer w przeliczeniu na liczbę mieszkańców niż Polska. Tak to wszystkie inne mają więcej. To też jest no i do tego jeszcze polska armia jest osłabiona, no bo na przykład oddaliśmy te czołgi i tak dalej. I gdyby, gdybyśmy zostali zaatakowani, powiedzmy, za kilka lat, jak może wreszcie jakim cudem przyjedzie to uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych, co innego, ale w chwili obecnej jesteśmy słabsi od Ukrainy. Skoro więc Ukraina walczy bardzo heroicznie, ale mimo wszystko no jednak trochę bęcek dostaje, tak zwane zwycięstwo Ukrainy, którego sformułowanie ja też używam, yy, polega głównie na tym, że no tak jak Putin mówił, że oni zajmą Ukrainę w 2-3 dni, a jest bardzo duża szansa, że im się całej Ukrainy nigdy nie uda zająć, a to coś, ten, tą część, którą zajmują, to zajmują trzeci miesiąc, bo cały marzec, cały kwiecień, samą końcówkę lutego i teraz jest początek maja, czyli już trzeci miesiąc. I udało im się tylko część Ukrainy zająć. Także to jest wielki sukces, to jest zwycięstwo Ukrainy, ale w znaczeniu takim przenośnym. Ukraina nie ma szans wyprzeć Rosji z całego swojego terytorium, chyba że to by latami trwało i by się zmieniła w drugi Afganistan, a już na pewno nie przejść do kontrataku. Czyli tak, Ukraińcy są silniejsi i średnio im to wychodzi. W związku z tym my byśmy dostali i mają bardzo duże wsparcie od zmilitaryzowanego społeczeństwa. Więc my z naszą słabszą armią i zdemilitaryzowanym społeczeństwem nie mielibyśmy szans w pełnoskalowej wojnie z Rosją. Czy NATO by nam pomogło? Jestem przekonany, że tak. Czy ta pomoc byłaby na czas wystarczająca? Nie, nie wiem. Bardzo się boję, że NATO by maskowało pomoc. A w zasadzie udawało pomoc, czyli robiliby pewne działania, które miałyby na celu sprawiać wrażenie, że nam pomagają, a tak naprawdę to by nam pomagali za mało, niewystarczająco. Ale trochę by pomóc musieli z bardzo prostej przyczyny. Gdyby stało się totalnie oczywiste, że nam nie pomagają, że nas zdradzili, na to stałoby się sojuszem ośmieszonym. I prawdopodobnie y, musiałoby się liczyć z atakami innych krajów. Dlatego by coś chociaż pomagali, no ale w bardzo dużym dozie prawdopodobieństwa, y, no mogliby nas wykrwawiać. Ale, ale coś pomóc, by pomogli na pewno. Mam nadzieję, po pierwsze, że Rosja nas nie zaatakuje. A gdyby nie daj Boże. Że będzie to tak mały, i że dostaniemy wystarczająco duże wsparcie, żeby pokazać, żeby się obronić. Pan Karol. Czy zapowiadane podwyżki cen prądu dobiją już ostatecznie polskie firmy, hotele i restauracje? Nie. Znaczy bardzo zaszkodzą, bardzo. Ale sądzę, że jeszcze ten cios polscy przedsiębiorcy przetrwają. My polscy przedsiębiorcy nie takie przeżyliśmy już wiele plag pisowskich, tą, przeżyliśmy Nowy Ład, przeżyliśmy całą masę różnych dziwnych rzeczy, przeżyjemy i podwyżki cen prądu, chociaż oczywiście będzie przesrane. Niestety będzie to w dużej mierze przesrane dla ludzi. W Polsce jest po prostu, no, wbrew temu co twierdzą politycy, którzy są bardzo często kompletnie oderwani od rzeczywistości, Przedsiębiorca nie będzie dokładał do biznesu, no bo z czego miałby dokładać? Więc koszty działalności przerzuci na klientów. Ja o tym alarmowałem już dawno, jak PiS na przykład swoimi złymi decyzjami powodował, że były spore podwyżki cen produkcji, prawda? Tak zwana inflacja producencka się pojawiała. Ja mówiłem, że to jest kwestia miesiąca, dwóch, góra, trzech. Jak to będzie przerzucone na klientów i z inflacji producenckiej zrobi się inflacja konsumencka. Mówiłem, mówiłem, miałem rację, miałem rację. 12,3%, a będzie więcej, bo inflacja producencka cały czas jest bardzo, bardzo wysoka. Także niestety to się odbije na klientach. Tak jak przynajmniej w Warszawie, pójść co jakiś czas do restauracji było stać prawie każdego co jakiś czas, a sporą część ludzi było stać regularnie chodzić do restauracji. Tak obawiam się na przykład, że restauracje niedługo staną się całkowicie ekskluzywne. Z hotelami bardzo się boję, że w tym roku na wakacje duża część dzieci nie będzie mogła pojechać, bo rodziców nie będzie stać. Strasznie to wszystko zdrożało, a zdrożeje jeszcze bardziej. Pani Emilia, czy Polska ma szansę przetrwać i my jako nacja? Tak, pani Emilio, mamy szansę i ja wierzę, że przetrwamy. Wierzę, że przetrwamy wbrew wszystkiemu i wszystkim e, omenom, że może być źle. Ja wierzę, że będzie dobrze, Panie pani Emilio. Naprawdę wierzę, że będzie dobrze. I proszę być dobrej wiary. Choć oczywiście cały czas trzeba wypatrywać zagrożeń i się na nie przygotowywać. Bo jak jesteś przygotowany, to sobie poradzisz. Pan Sławek. Czy byłbyś w stanie podać pięć pozytywnych wydarzeń, które miały miejsce w zeszłym tygodniu? Jeśli tak, to proszę o nich opowiedzieć. Panie Sławku, zakładam, że panu chodzi o takie wydarzenia pozytywne w skali kraju albo świata, na tyle duże, że mógłbym nagrać o nich vlog. To nie jestem w stanie. Gdybym był w stanie, to by pan miał pięć vlogów takich u nas na kanale. A bo zakładam, że nie chodzi panu o jakieś pozytywne rzeczy w moim życiu, na przykład, że Udało mi się spędzić bardzo fajny dzień z rodziną, udało mi się wyspać, udało mi się przetrwać kolejny rok i miałem urodziny. Zakładam, że to nie o, panu, nie o to panu chodziło, ale gdyby o to panu chodziło, to było całkiem fajnie byłem na przykład z rodziną w takim fajnym parku rozrywki i patrzyłem, jak się dzieciak cieszy i to takie fajne było patrzeć jak na, na szczęśliwego dzieciaka. To jest najlepsze, co może być, wiecie, to jest, to jest naprawdę dużo lepiej jest zrobić szczęście dziecku niż sobie, bo jak zrobisz szczęście dziecku, to się bardziej cieszysz z tego, że dzieciak się cieszy, niż jak ty byś się cieszył bezpośrednio, więc no, Super. Powinni więcej takich parków rozrywki robić. Pan Piotr, czy jest jeszcze nadzieja, że w Polsce dojdą do władzy ludzie, którzy chcą naszego dobra? Jeszcze nigdy tego nie było, panie Piotrze, ale pan pocisnął całej klasie politycznej w Polsce. No, ja chcę wierzyć, że jest szansa, ale serce podpowiada co innego niż rozum. Niestety, drodzy Państwo, scena polityczna w Polsce jest bardzo zabetonowana. Żeby dostać się do polityki, trzeba. To Paweł Kukis kiedyś fajnie tłumaczył. Albo trzeba stworzyć gigantyczną organizację, ale to gigantyczną, liczącą dziesiątki tysięcy ludzi. I wyłożyć na to forsę. A taką forsę to ciężko jest wyłożyć. No bo to albo musisz swoją tą forsę wyłożyć, na no to tak, taką forsę własną, wola Boga, nie za fajnie, no albo ktoś ci musi dać, a jak ktoś ci da, to coś będzie chciał, raczej nie, nie tego, żebyś był uczciwym politykiem, tylko raczej, żebyś realizował jego interesy. No i tu już się robi niefajnie, nie? Także albo gigantyczna i bardzo droga organizacja, albo musisz się, albo musisz być takim walenrodem politycznym, i oszukać jakiegoś lidera politycznego, że ty jesteś jego, jego waflem, że ty będziesz spełniał wszystkiego zachowania, że jesteś wierny jak cholera. Warto też udawać miernego i biernego, bo im bardziej jesteś mierny i bierny, tym polityczny lider bardziej cię lubi, bo wie, że jesteś zdesperowany. No bo jak jesteś cwaniak, wykształcony, inteligentny, pracowity to ty poza polityką zrobisz lepsze pieniądze niż w polityce. To taki boss partyjny wie, że ty możesz zdradzić, bo jak ci każe zrobić coś, co ci się bardzo nie podoba, to mu powiesz fanculo piccolo caco, idę do sektora prywatnego, wiesz, tu się zginać dziób pingwina, opatrz jaki ładny środkowy palec. Do widzenia. No a jak jesteś miernotą, która poza polityką to może ma kwalifikacje do do smażenia frytek w McDonaldzie, a może nie, bo tam jednak trzeba umieć, żeby nie przypalić, trzeba wiedzieć, ile soli wsypać, no to sądzę, że nie jednego polityka by przerosło. Ale, czyli tak, jesteś miernotą, która poza polityką może żyć głównie z zasiłku, ale masz ego rozdmuchane jak, nie wiem, jak mój bebech, a jednocześnie przyzwyczaiłeś się do apanarzy i kupy forsy, to jesteś w stanie zrobić niejedno łajdactwo, byleby tylko zostać. O i takich bossowie partyjni lubią. No to musiałbyś udać takiego miernego, biernego, ale wiernego, który będzie robił wszystko dla Bosiunia partyjnego kochanego. Potem musiałbyś się dorwać do władzy w tej partii, musiałbyś wygryźć tego bosa, a następnie wywalić prawie cały aktyw partyjny i wziąć uczciwych ludzi. No to większe prawdopodobieństwo jest chyba, że ja schudnę. No, jak będę ważył 20 kilo mniej, to pogadamy. Kurde, teraz mam motywację. Eee. Eee. Pan Krystian. E, czy znalazłeś jakieś nowe, ciekawe zapisy w ustawie o obronności ojczyzny? Tak, tak i wysłałem je do konsultacji do mądrzejszych ode mnie prawników. Znalazłem tam takie rzeczy, że autentycznie się boję, kto to pisał. I mam wątpliwości, czy pisał to człowiek, który to schrzanił, czy nie daj Boże chciał takie rzeczy yy, celowo tam wpisać? Albo w zasadzie, na czyje polecenie to było pisane? Patryk, pan Patryk. Panie Krzysztofie! Jakie trzy rzeczy zabrałby pan na bezludną wyspę? Tylko trzy. No to tak, po pierwsze zabrałbym generator prądu. Tak zwane Power Station z generatorem. Laptopa i telefon z internetem. Dzięki temu generatorowi prądu mógłbym zasilić te dwa urządzenia. Dzięki telefonowi z, z internetem mógłbym sobie zrobić hotspota i, i miałbym zarówno zasilony w prąd laptop, jak i w internet. I dzięki temu mógłbym sobie wszystko zamówić z dostawą na tą bezludną wyspę i miałbym wszystko. Brawo, ja. Pan Adrian, czy sprzęt wojskowy, który został wysłany na Ukrainę, wróci z powrotem do państw po zakończeniu wojny, jak nie zostanie uszkodzony? To jest bardzo dobre pytanie, panie Adrianie. Zastanawiam się dlaczego nikt tego nie, nie powiedział sam siebie, a dlaczego dziennikarze nie zadają pytania, bo to jest bardzo dobre pytanie. Ja mogę wyrazić tylko obawę, że nie wróci i wyrazić opinię, że zdecydowanie powinien albo powinno nam się za niego zapłacić. Bo czym innym jest pomoc, a czym innym już w tym momencie jak to się skończy, prawda? Pan Bolesław kiedy najlepiej zabezpieczyć się w żywność, aby załagodzić skutki inflacji? Znaczy tak, inflacja to jest wzrost cen, więc te ceny cały czas drożeją, więc im szybciej, tym lepiej. Natomiast zawsze tak było, że generalnie żarcie to było najtańsze w wakacje i na jesieni, zwłaszcza jak pan umiał robić przetwory. No bo wtedy były też żniwa, żbiory, dużo tego żarcia było, więc było najtańsze. Natomiast, czy w tym roku tak będzie? Śmiem wątpić, bo już się pojawiają bardzo poważne symptomy, że może być coraz gorzej. Pan Marcin, amerykańska ustawa 3.522 Land Lease na rzecz Ukrainy. Czy może pan ją przeanalizować? Panie Marcinie, mogę. Bardzo dziękuję za, za podrzucenie tego tematu. No Siłą rzeczy nie zrobię tego teraz. Nie sądziłem, że do tego pytania dojdziemy. Nie przygotowałem się. Ale rzeczywiście to jest dobry temat. Postaram się zrobić na ten temat oddzielny vlog. Pan Bartek. Czy Agrounia ma realne szanse wejść do Sejmu z wynikiem, który pozwoli na zmiany, o których mówią? Panie Bartku, Bartoszu, Panie Bartku. Moim zdaniem, Agrounia ma szansę wejść do Sejmu, ale. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę, co Agrounia mówi, że by wprowadzić te zmiany, które oni postulują, musieliby mieć samodzielną większość. A sądzę, że takiej większości nie zdobędą. Drodzy Państwo, Agrounia postuluje coś, co można tak bardzo, bardzo spłycając prowadzić do tego, żeby. Oni postulują, żeby wreszcie. Polska i Polacy przestali być wykorzystywani żywnościowo. Oni postulują, żeby rolnicy mieli uczciwie płacone, a ludzie w sklepach, żeby mieli uczciwe ceny. To można zrobić, ponieważ przebitka między producentem żywności a detalem w sklepie jest często 700, 800 albo i 1000%. Wystarczy 100% marży i tak będą pośrednicy zarobieni. A rolnik będzie mógł dostawać kilka razy więcej za swoją pracę, a my w sklepach będziemy mogli płacić kilka razy mniej. Problem polega na tym, że ten system, jaki jest w chwili obecnej, jest kurą znoszącą złote jajka. Kurą, która jest w rękach według mojej oceny, w dużej mierze kapitału obcego i ten kapitał nie popuści. Prędzej moim zdaniem pan Kołodziejczak dostanie bardzo głębokiej depresji. Wiecie o co chodzi? Nie daj Boże takie jak pan Leper, on jest nazywany młodym Leperem, więc takie moje skojarzenie, niż mu się uda to zrobić. Jakbym miał realną szansę i podjął realną próbę robienia tego, to na miejscu pana Kołodziejczaka bym zainwestował w bardzo dobrą ochronę i jakiś system, w którym bym Testował jedzenie, które spożywam, zanim spożyję, czy tam się nie znalazły żadne dziwne substancje. Pani Agnieszka, jak rozumiesz słowa prezydenta, że nie będzie granicy między Polską a Ukrainą? No to na to pytanie już odpowiedziałem. To, że nie będzie tej granicy, to jest na szczęście fake news. On powiedział Pan Prezydent jednak troszeczkę inaczej. Pan Patryk pięciu ulubionych youtuberów. Znak zapytania, uśmieszek. Panie Patryku, chcesz mnie pan na minę wsadzić? Powiem pięciu ulubionych YouTuberów i zaraz będzie. Zaraz będą jazdy, a tego nie oglądasz, a tego nie lubisz. Nie, 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 nie. Ja nie, nie, dam, nie, dam, nie dam się podpuścić, panie Patryku. Um, nie dam się podpuścić. Um, czy rusofobia przyczyni się do ataków na kraje Europy? Co o tym myślisz? W sensie, czy Rosja zaatakuje dlatego, że ludzie w Europie nie lubią Rosjan? I osiągnie tym to, że jeszcze bardziej ich nie będziemy lubić? No to wydaje mi się, że walka z rusofobią czołgami to trochę tak, jak grożenie komuś mieczem i mówienie, że Bóg jest miłością. To, to, to chyba nie tędy droga. Tak mi się wydaje żeby nie było wątpliwości, ja nie jestem rusofobem, ja w ogóle nie jestem żadnym fobem, ja jestem za tym, żeby ludzie się lubili, spokojnie sobie żyli, przyjaźnili się, bogacili, rozmnażali, zwłaszcza dużo tej czynności, która prowadzi do rozmnażania, żeby robić, bo to fajne jest. Polecam każdemu politykowi, może będą mniej tacy nadęci i mniej smutni, może bardziej pokochają ludzi. Natomiast no wydaje mi się, że jeśli Rosjanie chcieliby być lepiej postrzegani, to zdecydowanie mniej walki, a więcej zatrudniania agencji PR-owych. Tak mi się wydaje, i długa droga po tym, co im Putin spierdzielił. Pani Agnieszka, czy Putin może wykorzystać korytarz do Kaliningradu jako pretekst do wojny z Polską? Może. Jest niestety realna szansa, że na tak, tak zwany Yy, przesmyk yy, suwalski, że tam pójdzie atak. Jest realne zagrożenie. Nie szansa, zagrożenie, że tak będzie. Niestety jest. Dlaczego żaden z dotychczasowych prezydentów nie wrócił do polityki? Niepisana reguła? Panie Kamilu, a proszę sobie wyobrazić tak. Jesteś pan prezydent. Formalnie głową państwa, formalnie najważniejszym człowiekiem. Kurde, luz bluz, żyć, nie umierać. Mieszkanie za darmo, żardzie za darmo, ciuchy za darmo. Koło pana skacze po prostu cała masa ludzi, która um, pana obsługuje. Rauty, bale, w pasie panu kłaniają, masz pan do dyspozycji całą masę różnych obiektów, które są tylko dla Pana, na przykład cały ośrodek wywiśle, no po prostu, no super, kurde, fantastycznie. Cieszysz się Pan jak dziecko, tak? No jest super, jest super, naprawdę, naprawdę jest świetnie, tak? No i e, no i e, no i no, i, i, i przestajesz być pan tym prezydentem. Ale dostajesz pan forse. Co miesiąc masz pan tak zwaną emeryturę prezydencką. Możesz pan do końca życia palcem w bucie nie kiwnąć i bardzo dobrze żyć. Jednocześnie możesz pan sobie bardzo dobrze dorabiać. Jakieś tam wykłady, inne tego typu rzeczy. I masz pan. Pewność, że do końca życia będziesz pan żył już na kosz podatnika bardzo dostatnio i bardzo fajnie. I zamiast tego, co pan będziesz robił? Zostaniesz posłem, senatorem, żeby zgnoili, żeby, żeby w zasadzie mieć gorzej? Nie. Byli prezydenci bardzo chętnie próbuj, idą do organizacji międzynarodowych. Tylko w Polsce im się akurat nie udaje. Może wbrew... Może akurat żadna organizacja nie była na tyle światło, żeby uznać wspaniałość hmm. byłych prezydentów? Ale na przykład. No. Eee, pan Kamil, słyszałem, że Amerykanom udało się przesłać prąd bez użycia kabli. Czy to jest przyszłość energetyki? Panie Kamilu, powiem szczerze, musiałbym dokładnie sprawdzić, na jakie odległości to działa. Jakie są straty przesyłowe i jak bardzo jest to bezpieczne, czy ewentualnie nie oddziaływuje to jakoś niekorzystnie na, 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 na ludzi, na zwierzęta? Jeśli, komu, jeśli ten przesył jest bezpieczny, możliwy na dużą odległość i z małymi stratami, to jest to przyszłość energetyki. Pod warunkiem, że uda się w jakiś sposób założyć na to liczniki. No bo nie ma także darmowa energia. Trzeba płacić. Firmy energetyczne, koncerny energetyczne są zbyt potężne, żeby nagle dawać darmowy prąd. Ech. Pan Adrian, dlaczego jest nagonka na konfederację? Jak być może wejdzie do koalicji z PiSem? Znaczy, dlaczego teraz jest nagonka na Konfederację? Nie zauważyłem nagonki na Konfederację. Zauważyłem byłem po prostu, że no coraz bardziej wychodzi, jaka ta partia jest w rzeczywistości, coraz bardziej ludziom się oczy otwierają co do tej partii. O to zauważyłem. Nagonki nie zauważyłem. Natomiast, jak być może wejdzie do koalicji z PiSem? No jak to, jak? no. Jak PIS będzie potrzebował posłów, to najpierw spróbuje ich sobie kupić pojedyncze, a jak się nie uda, to zrobią koalicję z kimś. No to tak, z, z, z porozumieniem już się nie uda. No jakby z innymi partiami, które są w Sejmie, też się nie uda. No poza Solidarną Polską, ale z nią już są, no to zostaje im Konfederacja. I na początek będą próbowali pojedynczych posłów przeciągnąć, wyciągnąć do siebie, tak jak chociażby Gowinowi iluś posłów zabrali, nie? No, a potem rozważą koalicję. Pani Agnieszka, ustawa o obronie ojczyzny, czy może zostać wykorzystana do wysłania polskich wojsk do pomocy na Ukrainie? Może. Natomiast w poprzednim stanie prawnym też to było od strony prawnej możliwe. Pan Łukasz, czy po zakończeniu wojny na Ukrainie grozi nam to, że do Polski wkroczą wyspecjalizowane w boju grupy przestępcze z Ukrainy? Grozi. Tak samo jak z każdego innego kraju, z którym jest duży ruch graniczny i nienależycie jest ta kontrola graniczna robiona. Drodzy Państwo, kontrola graniczna na granicy z Ukrainą jest robiona po łebkach. W związku z tym oczywistym jest, że jest zwiększone prawdopodobieństwo albo zwiększone zagrożenie, że przenikną tam ludzie niepożądani, między innymi przestępcy, ale także dywersanci, ruscy szpiedzy, sabotażyści rosyjscy, powiem wam szczerze, że i tak wydaje mi się, że mamy niesamowitego farta, może Boża opatrzność nas chroni, że jak do tej pory nie mamy jakichś bardzo poważnych incydentów mających na celu skłócić Polaków i Ukraińców. bo W sposób oczywisty ruskie są zainteresowani skłóceniem Polaków i Ukraińców. Więc to, że jak na razie są tylko pojedyncze incydenty, które mają to na celu. Mówię o takich dywersyjnych typu tam. Ktoś się przebrał za Polaka i skrzywdził Ukrainkę, ktoś się przebrał za Ukraińca i skrzywdził Polkę, nie? Tego typu. Że jest bardzo mało takich incydentów, to chyba naprawdę Boża opatrzność nas chroni, bo biorąc pod uwagę, jak łatwo mogliby tacy ludzie przeniknąć, no to dziwię się, że albo jeszcze nie przeniknęli, albo przeniknęli i nie działają, bo jest bardzo, bardzo mało takich incydentów. I to jest oczywiście dobrze, że jest bardzo mało takich incydentów, bardzo dobrze. Oby nie było, oby też ukraińskie grupy przestępcze nie chciały przeniknąć na teren Polski, bo jak będą chciały przeniknąć, to niestety dadzą radę. Może dlatego, że jak pokazała sytuacja z pewnym byłym panem posłem czy ministrem, takim panem N, tym od zegarka, który w Polsce był bezkarny, a ukraińskie służby go jednak złapały, może nie będą, nie, właśnie tym bardziej będą chciały przeniknąć. Jak się okaże, że w Polsce służby gorzej działają, Zatem tym bardziej będą chciały przeniknąć do Polski, bo tu będą miały łatwiej. Ola Boga. Nie no, ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!